Siemanko, witam was wszystkich na moim kanale. Moja reakcja na... Zapytajcie się, czemu na moim kanale? Już wam wytłumaczę. Paweł stwierdził, że nie chce mu się dla was nagrywać filmików, dlatego odda kanał mi od dzisiaj. No teraz mój kanał, tak, przyjmuję go. Filmy w końcu będą pojawiać się regularnie, a nie jak youtuber sobie co dwa miesiące wrzuca filmiki. Żałosne. Dzisiaj będziemy oglądać tak. Świetne sposoby na recykling odzieży. 1, 2, 3, go Polish. Jak mam być 4, to jest moja ulubiona seria. Recyklingowanie odzieży, zmiana jakiejś odzieży w cokolwiek innego. To jest... miód. Zaczynajmy. No dobrze, włosy gotowe. Wystarczy się ubrać. Muszę zrobić pranie, bo zostało mi tylko to. Laska ma dosłownie jedne spodnie i chce robić pranie. To jest całkiem ciekawa sytuacja. Jedne spodnie pierzesz, potem idziesz, nie wiem, w sukience, spodnie, sukienka, normalnie. Może nie jest jakoś tragicznie brudne. Wygląda okej. Śmierdzi trupem. Szczur tu zdechł, czy co? Mówiłem, trupem. Ohyda. Nie mogę iść do szkoły bez bluzki. Jak to nie? Chyba, że... A, w ogóle laska rusza szyją i... sprężyna zamiast szyi. Ciekawa sprawa. Nikt nie patrzy? Pożyczę coś sobie. Dobra, Kevin jest czymś zajęty. Cała szafa moja. No tak, standardowo. Masz chłopaka, możesz zabrać mu bluzę. Czemu my nie możemy dziewczyną zabierać bluzę generalnie? Kupujcie większe sobie po prostu, będziemy się wymieniać. Co my tu mamy? To zdecydowanie mój kolor. Nie, to nie jest jej kolor, ewidentnie. Nie pasuje jej ten kolor. Muszę tylko co nieco zmienić. Na przykład ten kolor. Spadam stąd, zanim Kevin zauważy. Kevin jest albo ślepy, albo głupi, albo jedno i drugie naraz. Kurczę, cała w tym pływam. Da się to jakoś zmniejszyć? Iść i kupić taką samą mniejszą. Włóżcie koszulkę do spodni. Do tych jednych, jednych spodni, które mamy. A co jeżeli tego dnia mamy akurat sukienkę? Ale nie wypychajcie ich. Weźcie ramionczko od biustonosza, żeby podwinąć rękawki. A, ja nie noszę biustonosza. To nie skorzystam z tego lifehacku. Nie dla mnie. Jeszcze druga strona lili. Staniki są takie wszechstronne, co? Serio? Czy mnie wzrok nie myli? Bo wyglądasz dzisiaj naprawdę nieziemsko. To ewidentnie myli go wzrok. Troszeczkę. Dodajcie biżuterię, a osiągniecie jeszcze lepszy efekt. I to ja rozumiem. Ha, czyli może być gorzej, niż myślałem. Ta biżuteria to tak zwany szary łańcuch. Szary raperski łańcuch. Ale to będzie super wycieczka. Zobaczysz, jak się opalę. Kupiłam nawet bilety na pierwszą klasę. Do zobaczenia. Bilety pierwszą klasę polegają na tym, że lecisz tym samym samolotem, tylko 20 tysięcy drożej. Muszę jeszcze wziąć klapki. Powinny tu gdzieś być. Kurde, nienawidzę, gdy jadę na wakacje, a to mi szczury obgryzł klapki. Co roku mi się to zdarza. Mysz! No a to mysz. Imitacja, marna. Podróba. Zeżarła moje klapki! Oddawaj to szczurze! To szczurze czy mysz? Niezdecydowani są. Oddawaj! I wynocha mi stąd. Będzie chyba musiała pójść w tych super różowych kaloszach. Poszła sobie. Też bym sobie chciał stąd pójść, ale Paweł mnie przetrzymuje. Zaraz, mam genialny pomysł. Czyli ona jednak pójdzie w tych kaloszach. Nie wierzę. Wezmę stare kalosze i odetnę ten kawałek. Dobra, wyszło idealnie. Teraz robimy kolejne cięcie w tym samym miejscu. Ja bym chciał zrobić cięcie tego filmu, wyjść tam, za drzwi. I gotowe. Uhu, super. Moje nowe klapeczki. Wow, super wygodne i wcale ta guma się nie będzie nagrzewać na ciepłym słońcu. Będzie super wygodne. W takiej bardzo twardej podeszwie będzie się super chodzić po piasku. Idealne. I co ty na to, głupi gryzoniu? Tak, to gryzoń jest głupi w tym filmie, naprawdę. Kończysz już? No, no nic, no, połowa ciała do odcięcia przez ten tatuaż. Ała, ała, auć. Nic ci nie jest? Pamiętaj, jak cię boli, to jak nie poklepiesz się po bani, nie zagryziesz zębów na swoim kciuku. Czy, no, kciuku. Kciuku. To wtedy będzie... O, zupełnie co chciałem powiedzieć. Okej, okay, już. To koniec? Gorszej dziary nie widziałem, a wiele dziar widziałem. Super! Super. Ha, ale mi wstyd. Super. Ale mi będą zazdrościć. Ech, sweter wszystko zasłania. Wytnie dziurę, wytnie dziurę, wytnie dziurę. Co za amatorka? Może go zawiążę? Zawiąż mocno, tak żebyś nie mogła oddychać.
co ja sobie myślałam? Co sobie myślała, jak robiła ten tatuaż? Chyba, że mam pomysł. Wykorzystam ten rękaw. Mam pomysł, usunę ten tatuaż. Super. I przełożę tędy rękę. Odsłoniłam cały brzuch. W życiu tak dobrze nie wyglądałam. No, ten tatuaż jest epicki. Ekspresja przybiera różne formy. Ja bym chciał tak ekspresywnie rzucić telefonem, tak, żeby już tego nie musieć oglądać. Ale najczęściej niespodziewanie. Źle to wygląda. Źle wygląda ten film. Cały. Od początku do końca. W końcu można gdzieś wyjść. Brrr. Wieje strasznie zimny wiatr. Oby ją zwiało. Nie chcę jej oglądać. Błagam. Chyba za lekko się ubrałam. Ty! Te drzwi były zielone. Co za orzeźwienie. Szaliczek powinien tu pomóc. Mocno, tylko mocno. Mocno zawiąż, błagam. Nie, tak też nie. Wszystko źle wygląda. I co ja zrobię? A niech mnie. Nie mogę zawiązać szalika. Muszę zadzwonić po koleżankę. Może ona mi pomoże. Hej, a co to za smutniałek siedzi? Nie, jestem smutny, bo nie mogę założyć szalika. Pomogę ci z nim, Betty. Zakładamy i przeciągamy tak, żeby jeden koniec był dłuższy. Przydatne lifehacki. To miały być świetny sposób na recykling odzieży, a nie lifehacki. Teraz można wetchnąć. O tak. Jak uroczo i stylowo. Dwie dziewczyny musiały sobie poradzić z założeniem jednego szalika. Nic nie sugeruję. O, ale pycha. Mogłabym ją jeść codziennie. O, lody. Te lody pewnie już tam stoją dobre pół godziny, gdyż nagrywali to 300 razy, żeby dobrze w końcu wyszło. Wow, ile tu śmieciowego jedzenia? Śmieciowy jest ten film, to na pewno, a te lody nie są rozmrożone. Skąd? Jeśli dalej tak będziesz jeść, możesz się pożegnać z piękną figurą. Masz rację. Ciekawe, jakby to było. No, ale przynajmniej się dobrze najadła, tak? Nie można sobie odmawiać. Jak chcesz coś zjeść, jedz. W końcu mogę żreć, co chcę! O, kiepski scenariusz. Jak to kiepski? Koniec z dresami. Powinnam mieć tu coś sportowego. Niech to, znalazłam tylko to. A co z nimi jest nie tak? To są przedwojenne rajtuzy, dlatego jest coś z nimi nie tak. Sama zobacz, są za krótkie. Zrobię z nich top. Spoileruję. Rozłożę je w ten sposób i wezmę nożyczki. Zaraz zrobię z nich szorty. A, jednak shorty. No niestety, nie znam się tak dobrze na tych filmikach, jak myślałem. Dwie nogawki skrócone. Super, pasują idealnie. Wow, świetnie w nich wyglądasz. Racja. Hej, Kevin, wstawaj. No dalej, rusz się. Nie. Kevin nie chce pobiegać, będę go śpi. No weź, przecież obiecałeś. Dobrze Kevin dla niej zrobił, serio. W sumie to pożyczę sobie te spodnie. Zrobię z nich top? Najpierw odetnijcie nogawki. Następnie weźcie maszynę do szycia i podłóżcie materiał pod stopkę. Właśnie zrobiliście sobie nową parę spodenek. Kurde, niektóre z tych sposobów rzeczywiście są dobre. Nie o to mi chodziło w tym filmiku. One miały być tragiczne te pomysły. Co się stało z One Two Free Go? O co chodzi? Ale to jeszcze nie koniec. Odetnijcie ściągacz nogawki. Zrobi sobie top. I przetnijcie materiał na trzy części. To nie będzie top. Powinna wam wyjść taka opaska. Ha, opaska! Czyli to jest opaska na głowę kogoś o bardzo dużej głowie. Taka jak ja. Musi się pomieścić tam taki mózg. Po szyciu będzie wyglądała w ten sposób. To jest top! Dobra, wyciągamy matę i zabieramy się za rozciąganie. Oni nigdy nie zrobią topu. Chciałbym, żeby zrobili top. To jest gumka do rozciągania. Droższe było zrobić tą gumkę. Na Allegro są takie za 20 zł. Cały zestaw. Super boombox z JBL-a, widzę. Jeszcze tylko jakaś energiczna muzyka. A! Koniec świata, czy co? Ale głośno! Koniec świata i grają po prostu muzyka fitness. Nie, proszę tego nie wrzucaj. O Boże, nie wrzucaj tego. Błagam, nie wrzucaj. Mam niby ćwiczyć? Co to? Rozcięte rajtuzy. Twoje. Nie przypominam sobie podobnych robótek. Musiałem znów lunatykować. Ha, i też jak lunatykujesz, zaczynam szyć. A to jest top! Ha, no i super! Wow. Co? Nigdy nie widziałeś, jak ćwiczę? Zagadka rozwiązana.
Ciekawe, jak kalorii tym spaliła. Nie lubię robić na drutach. Ale przynajmniej spędzam miło czasy z moją wnuczką. Wnuczka przegląda telefon albo gazetę. Super miło spędzony czas. Jakby grał, nie wiem, w Chińczyka. To by był fajnie, miło, energicznie, entuzjastycznie spędzony czas. Wow, co to jest? No, co? Tak szybko wydrgała swetę? Przynajmniej miała przed chwilą trzy nitki. To już wiem, jakie osoby pracują w chińskich fabrykach, żeby robić tak szybko i dużo swetrów. Kochanie, skarbie, zobacz, co dla ciebie mam. Nie jest to top, niestety. Nie wydziergała topu. Proszę. Wow, ciężki. Podoba ci się? Co to w ogóle było? Nie mogę go założyć do szkoły. Wszyscy mnie wyśmieją. Smutne. Babcia się starała, poświęciła całe 3,5 sekundy swojego życia na wydzierganie tego swetra. Ona się wstydzi swetra? Może się wstydzi babci? I stracę szacunek. Resztki szacunku. Ale się ubrała. Buuu, głupia laska. Ej, wyzywać za ubiór? No dobra. Ach, nie mogę do tego dopuścić. Babciu? Babcia to już ma drgawki od niedziergania przez 3 sekundy. O, zasnęła. Kurczę, i co ja mam zrobić z tym swetrem? Zrobi top. Zaraz, chyba już wiem. To będzie genialne. Odpicuję go tak, żeby nadawał się do noszenia. Zsunę tylko nieco ten golf. Sukienka. To będzie dobrze wyglądać. Jeszcze uroczy supeł, a to schowam pod materiał, żeby się nie rzucało w oczy. Od oversize'owego swetra do swetrowej sukienki. O, ale słodko sobie śpi. Nie mogę jej obudzić. Drzemka dobrze jej zrobi. Zawsze o mnie dba. Teraz zawsze o mnie dba, a przed chwilą to się wstydziła swetra babci. Fałszywe, dwulicowe, bym nawet powiedział. Chyba się nie spodobała. Wystarczy tej groteski. Jest pani wredna? Też bym jej nie przyjął. W sensie, to nic personalnego. Po prostu nie daje się do tej roboty. Kto teraz? Emma? Oby mnie zemdlała. No by zemdlała, przynajmniej będzie śmiesznie. Już idę. Aha, to od dzisiaj się wchodzi do jakiegoś urzędu i tak dalej. No to teraz jest tak. Od dzisiaj dla was dzień dobry nie istnieje. Tylko... Dużą tu mam konkurencję. Całe 3 osoby. Po prostu konkurencja pół świata. Muszę coś wymyślić. Obleję ją kawą? Zobaczymy. Tylko sobie piję kawkę. Co teraz? Ups! Nie zdara ze mnie! Hej! Laska dosłownie pije kawę w ten sposób. Nie chciałem tego śmiechu słyszeć. Mogli tego dźwięku nie kupować na początku, później go nie dodawać do filmu. Cringe. Tak jak cały ten filmik. Polecam się na przyszłość. Tak bardzo mi przykro! Nie mogę tak iść! Szyna wcale nie jest mokra, ledwo ją oblali na ramieniu. Nie widzę problemu. Wszystkie starania na nic. Chyba, że włączę kreatywność. Ha, tryb kreatywny, jak w Minecrafcie. Myślę, że mogę nieco przerobić tę koszulkę. A, kreatywnie się po prostu rozbierze, okej, okay, spoko, tak też może być. Duża zmiana, prawda? Wow, skąd ona wzięła ten top? To jest ten sam pomarańczowy top. Ma teraz ładniejsze ciuchy ode mnie. A, wystarczyło się rozebrać. O nie! A, rzucam karierę modelki! Obawiam się, że ta kariera się nie zaczęła. Jeszcze. No i się skończyła, więc... Powodzenia! A weź się! Zawistna. Co tam się dzieje? Muszę to sprawdzić. Casting w zoo? A! Casting zamknięty. A ty tu czego? Dzwoń po taksówkę, dziecko. Jak Kuba Bogu. Ha, tak było Kubie. Zaraz pozabijam te wszystkie duchy. Co ona tak się ekscytuje? Mogłaby tu posprzątać. Musiała się bardzo wczuć w grę, bo kurde, ja w nią buja. Ale to dużo kurzu. Serio, mi też się robią dziury na skarpetce. Jesteś niemożliwa. Aby ją zacerować, wystarczy kilka ruchów igłą i nitką. Ha, wystarczy taką skarpetkę również wyrzucić na przykład. Wtedy... no. I tak wokół dziury. Jeszcze raz i ponownie. Jeszcze raz, dwa i potem po prostu ją można wyrzucić. Musi być dobrze zaszyta. Na koniec przełóżcie nić do środka. Ale super pozaciągana skarpetka. Na pewno będzie ją się wygodnie nosić. Mam nadzieję, że reszta ubrań jest w porządku. Pięknie. Top 3 największe pranki mamy.
Najwyższy czas tu posprzątać. Łatwiej byłoby mopem na przykład. Gąbką to można naczynia, albo pachy. Ach, ale to strasznie ciężka praca. Serio? A jakby się użyło mopa, który ma prawdopodobnie z 3 bądź 4 razy większą powierzchnię, mogłoby być to łatwiejsze. Ahaha, Brian zaprasza na imprezkę. Zaraz. Wyglądam okropnie. Wygląda okropnie. Jak Kopciuszek po skrobaniu pieca. Kopciuszek po skrobaniu pieca? Pierwszy raz to słyszę i nie chcę więcej. Wróżka chrzestna itd. Matko, co ci się stało? Mam iść na imprezę, ale wyglądam jak 7 nieszczęść. Wystarczy tak, zdjąć koszulkę, spodnie, iść się umyć, ubrać się z powrotem w dobre rzeczy. Zajmuje to jakieś 15 minut. Nie potrzeba tego wróżki chrzestnej. No faktycznie nie powalasz. Co, poprawiona na duchu. Super wróżka chrzestna. Wstań. Tylko nie wyczaruj żadnych myszy, nawet jeśli znają się na szyciu. Po pierwsze, znikamy rękawiczki. Podobno, żeby zdjąć rękawiczki, potrzeba do tego magii. Teraz ciuchy, ale żadnych myszy. Mówiła żadnych myszy, durny kiku. Najgorzej, gdy chcesz się przebrać i domieniasz się w mysz. Codziennie mi się to zdarza generalnie. Spróbujmy tego. Ale to nie mój styl. Co poradzić? Co poradzić? Zmienić. Najpierw rozepnę te guziki. I tutaj wetknę końce koszuli. Teraz jednym owijamy drugi i zawiązujemy. Czy to nie jest całkiem głupie generalnie? Wygląda źle. Mówię to nieironicznie. Jesteś najlepszą wróżką chrzestną ever! Nie musiałaś, słodko. Leć i baw się dobrze. Czekaj, Betty! Nie w tę stronę drzwi chyba. Sznurówki zawiązane? Za długo ją żułam. Położę ją tu na chwilę. Najgorszy typ człowieka na świecie. W ogóle, kto odkłada gumę na później na ławce? Halo? Nie! Dlaczego mnie nie posłuchałaś? Czy to guma? Usiadłam na gumie? Dlaczego ty je wszędzie musisz zostawiać? A, czy to nie był pierwszy raz? Wiesz co? To twoja wina. No dobra, ale nie wiem, co z tym zrobić. Odgryzie. Ugh, nie wierzę, że znów to zrobiłaś. Musi być jakiś sposób. Na przykład sposobem byłoby nie kładzenie tam gumy. Z buzi. Śmietnik. Nic z tego! Nie chcę dziury w spodniach! Zaufaj mi! Wiem, że się boisz, ale znam pewien sposób. Zobaczysz. Odetnę tylko ten kawałek i gotowe. Czyli top. Top ze spodni. Ulubiona metamorfoza ubrania. Wyszło lepiej niż się spodziewałam. Proszę, przymierz. Mam dziwne wrażenie, że ona chciała nie mieć gumy na spodniach, a teraz nie ma spodni. Okej. Co jest? Ale co mam z tym zrobić? Spokojnie, odwróć się. Widzisz? Wystarczy je tu włożyć. No tak, przecież. Nie pomyślałbym. A, szkoda tylko, że nie mam spodni. Trzymaj, pożyczę ci swoje. Wyglądasz bosko. Jakbym tak zamknął lewe oko, zamknął prawe oko, to może dałby mi 2 na 10. Garderoba to nie tylko ubrania. Wpadki z butami też się zdarzają. Ale wpadka. Rozwiązane buty. Dlaczego ciągle się rozwiązują? Zawiążę mocniej, bo się przewrócę. Utnij te sznurówki po prostu, nie męcz się z nimi, utnij. Żartujecie sobie? Teraz ta się rozwiązała? To się nigdy nie skończy. Chyba gość ma 7 lat, że nie potrafi zawiązać butów. Jak już jesteśmy w temacie butów, to chciałem powiedzieć, że ten odcinek był głupi jak but, ale mam nadzieję, że wam się podobał. Zostawicie łapki w górę, subskrypcję i dacie dzwoneczek, prawda? Oh, prawda? Yeah. Do następnego, tak? Siema.